Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o infekcjach dróg moczowych, w tym o zapaleniu pęcherza moczowego. W jednym z poprzednich programów radiosłuchacz pytał mnie o pojęcie, określenie, co to jest złapanie wilka, czym popularnie określa się właśnie zapalenie pęcherza moczowego, jak też zakrzepowe zapalenie żylaków odbytu, o których opowiem przy innej okazji. Natomiast w dzisiejszym programie chciałabym opowiedzieć o infekcjach dróg moczowych, w tym o zapaleniu pęcherza moczowego i cewki moczowej, które są jednymi z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do lekarza. Zapalenie pęcherza moczowego jest stanem, w którym obecność drobnoustrojów w pęcherzu moczowym powoduje występowanie objawów zapalnych pod postacią bolesnego i częstego oddawania moczu, pieczenia w cewce moczowej wraz z gorączką i bólami brzucha albo bólami promieniującymi do okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Ponadto mogą występować krwawienie do pęcherza moczowego. Potrzeba nagłego oddania moczu z częstotliwością uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie w życiu codziennym może być powikłana także nietrzymaniem moczu. Chociaż zwykle przebieg zapalenia pęcherza moczowego jest bezgorączkowy, to pojawienie się gorączki i dreszczy ze złym samopoczuciem sugeruje szerzenie się infekcji, wstępując szczególnie w wyższe części układu moczowego, zapalenie miedniczek nerkowych, odmiedniczkowe zapalenie nerek. Mocz traci wtedy swoją przejrzystość, staje się mętny, o intensywnym zapachu, niekiedy ma domieszkę ropy albo krwi. W prawidłowych warunkach mocz znajdujący się w pęcherzu moczowym, w moczowodach i w miedniczkach nerkowych jest jałowy. Tylko w końcowym odcinku cewki moczowej mogą znajdować się bakterie, które jednak zwykle nie powodują zakażenia. Nie każde też dostanie się bakterii do dróg moczowych staje się przyczyną zakażenia, gdyż prawidłowy układ moczowy posiada bardzo liczne mechanizmy obronne chroniące przed rozmnażaniem się bakterii, do których należą m.in. swobodny przepływ moczu w drogach moczowych oraz odpowiednio częste i całkowite opróżnienie pęcherza moczowego podczas oddawania moczu. Dlatego wszelkie wrodzone albo nabyte przeszkody w drogach moczowych stanowią czynniki ryzyka zakażeń. Ponadto ochronną rolę w układzie moczowym spełnia błona śluzowa dróg moczowych, zwłaszcza pęcherza moczowego, która jest obdarzona zdolnością niszczenia bakterii, chociaż mechanizm działania przeciwbakteryjnego nie jest do końca poznany. Prawdopodobnie przeciwbakteryjna obrona jest związana ze zdolnościami fagocytarnymi i zdolnością wytwarzania przeciwciał immunoglobulin. Obronie przeciwbakteryjnej dużą rolę odgrywa także specyficzne właściwości moczu, szczególnie tak niskie pH oraz zmienność ciśnienia osmotycznego, które hamują rozwój bakterii. Układ moczowy może ulec zakażeniu przez bakterie, ale także wirusy, grzyby, pasożyty, chociaż, jak powiedziałam, najczęściej występują zapalenia na tle bakteryjnym, jakie przebiegają pod postacią zapalenia cewki moczowej, zapalenia pęcherza moczowego albo odmiedniczkowego zapalenia nerek. Może występować obecność także bakterii w moczu bez uchwytnych objawów klinicznych. Wtedy określa się tą postać jako bezobjawową bakteriurię. Zakażenie układu moczowego może przebiegać jako postać ostra lub przewlekła. Częstość występowania zakażeń zależy także od wieku, płci oraz wspominanych już czynników predysponujących. Wiadomo, że do stanów zapalnych cewki moczowej i pęcherza moczowego bardziej predestynowane są kobiety, co wynika ze specyficznej budowy dolnego odcinka dróg moczowych, szczególnie krótkiej cewki moczowej. W bliskim sąsiedztwie końcowych odcinków przewodu pokarmowego i drugorodnych, które fizjologicznie zawierają różne bakterie, także chorobotwórcze. Najczęściej infekcje szerzą się drogą wstępującą, znacznie rzadziej przez naczynia krwionośne. Wśród czynników ryzyka
Wymieniane są poza płcią, wiekiem także ciąża, schorzenia metaboliczne, szczególnie cukrzyca i kamica nerkowa. Ponad 80% zakażeń jest wywoływanych przez bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae. Przede wszystkim chodzi tu o pałeczkę okrężnicy oraz gronkowce Escherichia coli. Jest bakterią, która posiada specyficzne wypustki określane fimbriami, za pomocą których bakterie łączą się z receptorami na powierzchni nabłonka wyścielającego układ moczowy, co sprzyja kolonizacji tą bakterią. Jednak zakażenie dolnego odcinka dróg moczowych może być także wywołane przez inne bakterie, także przenoszone drogą płciową. Szczególnie takie jak chlamydie czy dwoinka rzeżączki, wirusy. Grzybicze zakażenia najczęściej pojawiają się u osób z obniżoną odpornością albo tych, którzy długotrwale zażywają antybiotyki czy leki immunosupresyjne, lub występuje u chorych konieczność długiego utrzymania cewnika, zwłaszcza po zabiegach na drogach moczowych. Wiadomo, że zapalenie pęcherza moczowego już jest związane z zanikiem błony śluzowej, tak, z ubytkiem warstwy glikozaminoglikanowej i ta błona śluzowa staje się wtedy na skutek tych zmian bardziej podatna na uszkodzenia i radioterapię. Uszkodzenie błony śluzowej mogą powodować także toksyny, które znajdują się w moczu, promieniowanie, a także inne czynniki. Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego, powszechnie określane jako infekcja dróg moczowych, stanowi częste schorzenie u kobiet w wieku średnim i starszym. Może nawracać w tym wieku dość często albo nieregularnie. Z kolei u mężczyzn infekcje pęcherza moczowego mogą być spowodowane szczególnie przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego albo prostaty, powiększeniem tego gruczołu, które hamuje, uniemożliwia odpływ moczu, a także częstym czynnikiem ryzyka jest stosowanie cewników i inne przeszkody. Za chwilę opowiem o profilaktyce i leczeniu. Leczenie stanów zapalnych pęcherza moczowego polega na podawaniu preparatów przeciwbakteryjnych albo chemioterapeutyków działających na przyczynę infekcji. Bardzo ważnym postępowaniem jest usunięcie przeszkody, jaka powoduje utrudnienie odpływu moczu, z wyeliminowaniem czynników predysponujących. Konieczne jest wypijanie odpowiedniej ilości płynów na dobę. Ilość wydalanego moczu powinna wynosić około 2 litrów. Oczywiście, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Można pić wodę niegazowaną, najlepiej z niską zawartością sodu, ale także herbatki, o działaniu moczopędnym, w tym szczególnie brzoza, nawłódź pospolita, lubczyk. Także herbatki przeciwzapalne rodzaju tymianku, nagietku czy jałowca. Duża ilość wypijanych płynów prowokuje, nasila diurezę, czyli oddawanie moczu, i tą drogą dochodzi do usunięcia bakterii wraz z moczem. Nie powinno się podczas stanów zapalnych spożywać herbaty, kawy i alkoholu, a także należy unikać potraw ostrych i kwaśnych. Należy oczywiście zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo dbać bardzo o higienę. Bolesne dolegliwości wynikające ze stanu zapalnego pęcherza moczowego, poza lekami, o których powiem za chwilę, łagodzi ciepło. I na okolice pęcherza można stosować termofor albo poduszkę elektryczną. Wskazane bywają także okłady ciepłe z ziół, jak siemię lniane, kozieradka oraz 30-minutowe kąpiele, na przykład ze skrzypem polnym.
Wskazane są nie tylko te ciepłe okłady na podbrzusze, ale także na uda i na tryski, na przykład ciepłe na kolana i uda. Leczenie stanów zapalnych układu moczowego polega na podawaniu także preparatów, które odkażają drogi moczowe i zakwaszają mocz, a także preparatów rozkurczowych i doustnych środków probiotycznych, czyli bakterii kwasu mlekowego. Profilaktycznie, zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo dużo jest preparatów i mówi się o dobrym działaniu, takim korzystnym działaniu wyciągu ze świeżych owoców żurawiny, zawierających proantycjany i witaminy C, którzy utrzymują w drogach moczowych i w pęcherzu moczowym niekorzystne środowisko dla rozwoju, zwłaszcza bakterii Escherichia coli, utrudniając przyłączanie się tych bakterii do nabłonka dróg moczowych i pomagają w usuwaniu tychże Escherichia coli z organizmu. Ponadto witamina C jest konieczna, gdyż obniża ona pH moczu, również działający ochronnie. W medycynie naturalnej żurawina jest stosowana od dawna w leczeniu chorób nerek i pęcherza moczowego. Zawiera także cytryniany, które mogą ograniczać powstawanie złogów szczawiowo-wapniowych. Regularne picie soku żurawinowego zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych. Żurawina ma, jak mówiłam, działanie antybakteryjne, ogranicza namnażanie i ułatwia wydalanie bakterii. Badania amerykańskie wykazały, że wyciąg z tej rośliny niszczy aż 80% szczepów bakterii odpornych na antybiotyki. Lekarze podają oczywiście, to już musi być przepisywane na receptę, odpowiednie antybiotyki, zwłaszcza z grupy amoksycyliny albo ciprofloksacyny, albo antybiotyki, które robi się już w dalszym etapie po wykonaniu posiewu i antybiogramu. Z takich leków używanych o działaniu antyseptycznym jest nitrofurantoina sama albo jako składnik złożonych leków, która jednak wykazuje szereg objawów ubocznych i powinna być podawana wyłącznie ze wskazań lekarskich. Ponadto można używać preparaty zwiększające odporność. Za skuteczne leczenie uznaje się takie, które po 24 godzinach brania leków powoduje ustąpienie dolegliwości, w tym gorączki. Po zakończeniu leczenia wykonuje się badanie kontrolne moczu. W przypadku, kiedy zapalenie pęcherza określane jest jako powikłane, u chorych, których występują czynniki predysponujące, leczenie oczywiście polega na podawaniu antybiotyków, jak powiedziałam, po wcześniejszym wykonaniu antybiogramu, aby wiedzieć, na jaki antybiotyk bakteria jest wrażliwa. Leczenie bakteriurii bezobjawowej, czyli jeśli stwierdza się bakterie w moczu jednak bez objawów choroby, bez tych dolegliwości, wskazane jest szczególnie u kobiet w ciąży albo u chorych na przykład na cukrzycę po przeszczepach albo z upośledzonym odpływem moczu. Bardzo ważne jest leczenie wszystkich stanów zapalnych pęcherza moczowego i cewki moczowej ze względu na to, że po pierwsze nieleczone może przejść w stan przewlekły i wstępująco doprowadzić do uszkodzenia nerek. Bóg zapłać to tyle, co w dzisiejszym programie w związku z tym pytaniem przypomniałam Państwu, bo już kiedyś wspominałam o leczeniu i infekcjach dróg moczowych, przypomniałam o zapaleniu pęcherza moczowego. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę.
Słucham Radio Maryja, słucham porady lekarskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pani doktor, przepraszam, ja mam takie niezwiązane z tym dzisiejszym tematem prośbę o audycję o kandydozie. O wpływie kandydozy takiej chyba uogólnionej na funkcjonowanie mózgu. Pisałam do pani doktor na przełomie stycznia, lutego, nie wiem, czy list nie dotarł. Bardzo proszę, bo jesteśmy pozostawieni samym sobie. Dobrze, dobrze. W jednym z następnych programów ja chyba odpisywałam na... tak mi się... Nic nie otrzymałam. Nie odpisała pani, to może... Dobrze, powiem na pewno w jednym z następnych programów o kandydozie, zarówno uogólnionej. Jest następny telefon, słucham, Radio Maryja. Jezus Chrystus, kłania się Nina z Nowego Sącza. Pani doktor, ja mam do pani prośbę, aby mi pani powiedziała, czy ja mam być spokojna w tej dziedzinie. Od 2 lat boli mnie w boku i byłam badana i ciągle, że to nie ma nic. W końcu USG mam zrobione nerki i mam tam torbę w nerce. To mnie w dalszym ciągu boli. Mm-hmm. Mam problemy z oddawaniem moczu. I uspokaja się mnie, że to nic takiego, bo to torbiel już jest wielkości 2,5 centymetra. I jak ja się mam do tego ustosunkować? Proszę mi z łaski swojej doradzić. Jeśli ten ból jest po tej samej stronie, w której wykryto torbiel, to może to być spowodowane uciskiem właśnie tej torbieli. No, nie jest trudno, musiałabym zobaczyć te wyniki badań, bo wie pani, tak jak pani mówi to, ale istnieje taka możliwość, ponieważ nerka dotyka do szeregu narządów, między innymi do nerwów międzyżebrowych i może dochodzić do takiego bólu z ucisku, ja bym dalej chodziła do lekarza. Jeżeli pani ma zaburzenia w oddawaniu moczu, to są jakieś objawy kamicy, bo nie powinno być sama torbiel, no nie wiem, to też trzeba było zobaczyć, zbadać. Torbiel zwykle nie jest nowotworem złośliwym, są to raczej łagodne takie postacie, ale trzeba by było poszukać coś więcej. Można taką torbiel nakłuć na przykład pod badanie, w trakcie badania ultrasonograficznego, także są różne metody. Ja bym, jeśli pani ma ochotę, to... W dalszym ciągu mam chodzić do lekarza. Słucham? W dalszym ciągu mam chodzić do lekarza, no ja nie bym, zostawiać ja, tego. Wie pani, jeżeli ten ból taki jest dokuczliwy... Ten ból cały czas mam. I ma pani ból, to mówić lekarzowi, że jest ból i panią to męczy, denerwuje i niech oni przynajmniej jakieś badania jeszcze porobią inne, prawda? Można interweniować. No, jeśli pani chce, to proszę zrobić na przykład ksero tych wyników i mi przysłać, to mogłabym coś więcej powiedzieć. Bo a tak na to jaki trudno. Adres? Na radia, adres radia. Radia Porady Lekarskie, moje nazwisko, tak. Dobrze, tak, bardzo proszę skserować, ewentualnie pani odpisze coś więcej. Dobrze, bo tak serdecznie pani jest jeszcze, proszę bardzo. Jest jeszcze jedno telefon, słucham. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze ciebie. Teraz i zawsze. Dzwoni Joanna z okresu Białegostoku. Pani doktor, dziękuję serdecznie za tą audycję i mam takie pytanie. Mam 10-letnią córeczkę, która od wakacji właściwie troszeczkę zaczęła się skarżyć, że często chce oddawać moczu. Robiliśmy podstawowe badania w wyniku moczu i okazało się, że właściwie jest wszystko w porządku. Mhm. Natomiast zauważam coś takiego, że przed jakimkolwiek wyjściem czy wyjazdem ona bardzo szybko potrzebuje iść do toalety, czy na przykład też jest tak czuje się niepewna i mówi, że chciałoby iść, prawda, że potrzebuje. Nie zauważam, żeby zbyt dużo tego moczu oddawała, ale zauważam, że jest taka też niespokojna. Proszę mi powiedzieć, w czym tkwi problem, bo to się zaczęło gdzieś tak w połowie wakacji, koniec roku szkolnego. No i przy jakichkolwiek, mówię, wyjazdach czy wyjściu nawet na mszę, ona czasami musi w ciągu wyjść i czuć się taka bezpieczna, ponieważ mówi mamusiu, ja chcę, prawda, do toalety, bo czuję, że nie wytrzymam, prawda, i tak dalej. Nie wiem, w czym tkwi problem, ale troszeczkę widzę, że emocjonalnie też to córeczka przeżywa. Tak, więc wie pani, ja akurat w związku z tym pęcherzem wróciłam do tematu troszkę tych dróg i w przyszłym tygodniu będę mówiła o nadreaktywnym pęcherzu moczowym. Ja nie twierdzę,
że u córki coś takiego występuje. Niemniej jednak są takie objawy. To by trzeba było przebadać i jednak poanalizować ten przypadek, bo oczywiście, że tego rodzaju objawy mogą być także przy ten nadreaktywny pęcherz przy jakichś takich zaburzeniach nerwicowych. Córka jest jeszcze, nie dojrzewa jeszcze, ale mogą być tego typu... Ale takie zmiany rozwojowe w kwitce zauważamy. No właśnie, więc jest takie podejrzenie, ale ta choroba, ta jednostka chorobowa, o której będę mówiła w przyszłym tygodniu, jest taką dość trudną do leczenia i niezbyt jeszcze poznaną jednostką, którą lekarze nawet nie wszyscy leczą. Mhm. Więc proszę posłuchać, ale też powiedzieć, dalej chodzić do lekarza, bo to jest dyskomfort, to jest ograniczenie, tak, ograniczenie tak. także córki normalnej egzystencji, prawda? Tak, więc tak. Dobrze byłoby, czy jakieś posiewy jeszcze zrobić moczu, nie wiem, tak. czy pani robiła, i poszukać przyczyny. Więc... na białko, zawartość cukru, takie było, rzeczy. To znaczy podstawowe badania, tak? Tak, takie podstawowe było tylko. A posiewu jakiegoś nie było? Nie było. Mhm. Czyli wykonać posiew moczu należałoby? Znaczy, wie pani, myślę, że można by było poszukać coś jeszcze, poobserwować córkę, czy to jest tylko wynikiem, czy to się powtarza często, tak, czy to właśnie jest związane z denerwowaniem, bo można byłoby również jakieś takie na przykład melisę dać, uspokajające, zioła, nie tyle tabletki, bo ten nadreaktywny pęcherz też jest leczony między innymi benzodiazepinami, czyli takimi lekami przeciwuspokajającymi, ale także rozkurczowymi środkami rodzaju. Ja tutaj nie będę, bo i tak te leki, które są stosowane w pęcherzu nadreaktywnym, trzeba podawać na receptę, ale na przykład nospę można spróbować wziąć i pić, właśnie zakwaszać, dać do picia takie na przykład sok pomarańczowy częściej, prawda, żeby zakwasić ten mocz i spróbować tak. Bo jeszcze wcześniej, pani doktor, przypomniałam jeszcze taką króciutką rzecz, że wcześniej miała takie bóle, skarżyła się dołu brzuszka, prawda? No. I myśmy raz też robili jeszcze poprzednio badania, to był gdzieś tak kwiecień bodajże, i było troszeczkę podwyższone białko. Ale po wyników już nie było tego białka. Właśnie, może być wynikiem, wie pani, właśnie po jakiegoś takiego, ta nadwrażliwość, nadreaktywność może być przewlekłym stanem zapalnym, mimo że w moczu na przykład nie ma tych bakterii w tej chwili i nie ma jakichś zmian białka czy leukocytów w moczu. Proszę posłuchać tego programu. Dziękuję serdecznie w takim razie, pani doktor. I dalej. Dziękuję za wszystkie porady również. Staram się jak najczęściej tego słuchać. Pozdrawiam. Z panem Bogiem. Ja jeszcze może dopowiem. Radio Maryja, słucham. Też trzeba byłoby popatrzeć, bo córka ma chyba, ja jeszcze wrócę do tego poprzedniego telefonu, czy jak wygląda hormonalnie, chociaż jeszcze nie dojrzewa chyba, myślę, ale też ten czynnik, powiedzmy sobie, zaburzeń hormonalnych w związku z dojrzewaniem może mieć znaczenie. Radio Maryja, jest następny telefon chyba, tak? Słucham. Tu jest Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Moje imię Bożena, ja dzwonię z Podkarpacia. Pani doktor, słuchaj się tej audycji zresztą co tydzień. Ja mam właśnie też problemy, powiem ile lat, 65 lat. I bardzo często, zresztą w młodości też miałam taki przypadek, może rzadszy, jeszcze jako dziewczyna, nawet krwawiący, prawda, zapalenie. Ale teraz dostaję przeważnie raczej w okresach takich jesiennych, zimowych, takie właśnie zapalne stany pęcherza. Lekarze, chodzę z tym do lekarza, często ratuję się, bo łapie mnie to przeważnie właśnie jak na złość w soboty, kiedy jest przerwa, prawda, w przyjmowaniu pacjentów. I ratuję się często furaginem. Furaginem, ale miałam, ponieważ to jest dziwne takie przypadki, że na przykład cały dzień jestem jakby zdrowa, nagle przy oddawaniu moczu tak mnie coś w cewce, tak jakbym nożem, taki straszny, taki ból, jakby rżnięcie, i mocz zmienia się właśnie, jak pani doktor mówiła, kolor taki ciemny, nie ciemny, ale taki brudny. Ja zostawiałam sama się, tak jakby badam,
zostawiałam ten mocz w specjalnym pojemniczku i wtedy robił się taki nieraz osad jakby brudny, taki na dole, lub takie pływające jakby, no to chyba te śluzy jakieś, takie taką, tworzące taką chmurę zapiesinową. Wie pani już to, co pani mówi, sugeruje, że może być kamica pęcherza albo cewki moczowe, albo moczowodu. Takie ataki mogą świadczyć o jakimś utrudnionym odpływie moczu i stąd takie dolegliwości, więc po pierwsze tak, ja bym ten furagin, ja nie wiem, o ile ja pamiętam, to furagin jest na receptę, to jest dość szkodliwy środek, stąd profilaktycznie, bo wszystkie inne dolegliwości trzeba by było jednak pójść do lekarza, to proszę znaczy, pani. Ja pani doktor może przerwę, bo chcę powiedzieć, co robiłam w tej materii, ja to robię, bo to jest bardzo takie nieprzyjemne, przykre i w ogóle ciężkie w przeżywaniu furagin. No ja mam jeszcze i migotanie przedsionków serca odwalone i mam problemy właśnie z krążeniem w związku z tym. I ten furagin nawet wiem, że on mi troszkę czasem akcję serca przyspiesza. Nie wiem, takie ja mam odczucie. Ale jak jestem w domu sama, to jest po prostu w niedzielę, prawda, sobota, niedziela. I to jest właśnie trudne do wyłapania. Ja miałam badania robione, że na przykład ten mocz na drugi, dosłownie na drugi dzień już jest czyściutki. Już nie ma nic. I pani doktor mówiła, że podejrzewa o piasek może coś. Miałam robione USG nerek. Jestem troszkę taką osobą jakby tęższą, no to lekarz tam napisał, że ale zawsze nerki, że są w porządku. Nie wiem. W każdym razie miałam wykryto u mnie, wyłapałam to, że dostałam taki atak właśnie brudnego tego moczu, takiego no mlecznego i mam tą bakterię coli. No. Wyszło to. No właśnie. Wyszło ta coli, tylko zapomniałam dalej nazwę jej. Escherichia. Proszę pani. To. Proszę dostałam pani, więc leki, owszem, chyba nawet antybiotyk jakiś. No właśnie. Już nie pamiętam, bo w tej chwili Bogu dzięki odpukać latem, na razie mam przerwę w tych atakach. No, ale takie to ukucie, te ukucia najbardziej mnie właśnie szokują. Mówiłam lekarzom, że nic niby nie wychodzi w przewodach. Proszę pani, jest dość skomplikowany problem u pani, bo pani słyszę, ma prawdopodobnie niewydolność krążenia, migotanie przedsionku, więc zaburzenia rytmu serca. Ja takie rady dam profilaktyczne, zanim pani pójdzie do lekarza, bo to jednak trzeba by było pobadać, dlatego że to raczej wynika na może nie tyle kamice, ile może jakiś taki piasek właśnie, osady, które powodują. Niemniej jednak mogą być także inne przyczyny, tym bardziej, że jest wynaleziona ta bakteria, więc stosunkowo dużo pić płynów z witaminą C. Do kupienia są leki rozkurczowe, bez recepty. Ja mówię o tym, co pani może ewentualnie i właśnie jakieś takie ciepłe okłady robić. I mówiłam dzisiaj dość dużo. Bardzo podkreślana jest rola i w tej chwili preparatów takich dostępnych bez recepty w tych różnego rodzaju suplementach. Żurawina, która zmniejsza rzeczywiście, badania amerykańskie mówią, że jak dzisiaj cytowałam, nawet 80% jest skuteczna w przypadkach nieskuteczności antybiotyków, więc profilaktycznie ja mogę pani